Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Hollow Knight. Nowy dzień. Nowe przygody. Jesteśmy wciąż w głębinach. Torowisko chyba w miarę zostało zbadane. No, została jakaś tam część na lewo, więc tam się teraz udamy. Tutaj chyba był Zolt i tak dalej, ta cała ekipa. Siedem tysięcy. Dobra, pójdźmy tędy. Ciekaw jestem, czy dam radę strzelić go. A nie mam duszy. No tak. Na szczęście jego dzidziusie padają dosyć szybko. Chwila. Tak mi się zupełnie ni stąd, ni zowąd przypomniało, że chyba jedno, tak, nie, zaraz, jedno drzewko esencjowe gdzieś zostawiłem. Nie wiem, czy ono jest na mapie zaznaczone tak normalnie. Czy ja je sobie zaznaczyłem, czy mi się wydaje. Nie, gdzieś coś mijałem, takie drzewko. I stwierdziłem, że a nie teraz, kurde, gdzie to było? W Gaju? Nie. Dobra, nieważne. Jakiś taki przebłysk miałem. A, tutaj był Zołt, dobra. Może po prostu gdzieś tu w głębinach było to drzewko. O, sprytnie, sprytnie. No, jestem zadowolony ze swoich obrażeń. W sensie, że z zadawanych przeze mnie obrażeń. Chwila, chwila. Za daleko poszedłem? Czy to tutaj? Chcieliśmy iść gdzieś dalej? Tu na lewo? Maybe? Chyba tu. Tu bardziej na lewo jeszcze. Tu chyba były kolce albo coś takiego? Nie? Co to jest? Nie kojarzę. Może tu nie byłem w ogóle. O nie. Stop. No nie byłem. Dobra. To pójdźmy do góry. A nuż coś tutaj. Tak, czasami właśnie ta mapa się, znaczy czasami, ogólnie chyba ta mapa odznacza się w takich sporych kawałkach, więc nawet jeżeli całego tego kawała nie zwiedziłem, to jest już odznaczony. Wiem, że w głębinach, tak, tutaj właśnie jakby poniżej i w prawo od stacji, no w sumie to w lewo, albo raczej w dół i w prawo od ławeczki. Tam były jakieś przejścia, których... Tam chyba była ta bariera czarna, której nie zaznaczyłem na mapie. No ale widać, że jest tam jakieś przejście, więc... Tak, o, się bawimy. Jest przejście w lewo, ale co jest w dół? Znaczy w dół to trafimy... A i tam jeszcze dalej w lewo coś jest... No, nie tak to chciałem zrobić. Ale skoro już... O! Nieźle. Nieźle, nieźle. Wydawało mi się, że słyszałem jakiś dziwny dźwięk. A tutaj wszędzie jest pełno dziwnych dźwięków. Aha. Nie tym razem. Czy to są kolce? Nie. O Boże, te jakieś pajęczaki z tła. Albo wręcz nie z tła. Aha, wlazłem w niego. Czasami takie, no nie to, że mam, nie mam jakiejś arachnofobii, ale...
mało przyjemne efekty. Jak ci coś przed oczami przelatuje, nie wiadomo co to jest. Dobra, zszedłem na sam dół. Albo prawie na sam dół. Sam dół jest jeszcze dalej. Ciekaw jestem, czy nie ma tutaj właśnie jakichś rozwalalnych ścian. Kiedy trzeba skakać. Dobra, jest jedno przejście tu. Więc może pójdźmy najpierw tu. Zmiana atmosfery. Delikatna. Tutaj staram się nie rozwalać tych świecących roślin. No, chyba że testuję jakieś te ukryte przejścia. Halo? Czy to będzie jakiś kolejny boss? O nie, to jest wojownik. Ciekawe, czy się odznaczy na mapie. Ciekawe, czy się zamknie ta arena. Ławeczka? No nie, jest jakoś bardzo daleko. To wyglądało jak podejrzana ściana. Za chwilę tam wrócę. Ale przed walką... to prowadzi... Okej, tu jest motylek. To nam może pomóc w walce. Tutaj jest motylek. Znaczy motylek, jak to się tam właściwie nazywa. Właśnie tak sobie popatrzyłem na tą mapę całego świata. Jednak to wszystko to są głębiny. Tam tutaj, gdzie jest bestia. Czyli to jest jeden wielki obszar. Zdecydowanie wydaje mi się największy. No dobra, miasto może być podobnej wielkości, ale... Dobra, za chwilę... Czy ja nie słyszałem tam gąsienicy? Pędraczka? Staram się wsłuchać, ale nie wiem, chyba nie. Czy z tej strony coś jest? No, wygląda na to, że nie, więc dobra. Weźmy tymczasowe HP-ki, chociaż no oczywiście amulety nie mam przystosowane jakoś bardzo do walki. Aż 3. No podejrzewam, że to będzie jakiś w miarę ciężki... W miarę ciężka walka. Coś ty za jeden? Galien. O, wojownik tutaj? Myślałem, że jestem ostatnim na tyle odważnym i silnym wojem, aby przetrwać w tym paskudnym, zapomnianym podole. Jestem Galien, najsilniejszy wojownik w Hallownest. Przybyłem do tego strasznego miejsca, aby przetestować swoją siłę. No i co? Chyba nie wyszło. Rozumiem, że ty także pragniesz poddać próbie swoją moc. Tak, ty i ja jesteśmy wyjątkowymi osobnikami. Nie tak jak ten biedny chłoptaś, który poległ przed nami. Który? Obawiam się, że świat nie jest miejscem dla słabych. To jak? Walczymy? Poddajmy próbie naszą siłę w rozkosznym pojedynku. Ciekawe, jaki chłoptaś. Ale, tak czy inaczej... w ten sposób. Wlazłem w to. Czy on będzie coś robił? Oj. Tak się bawimy. No nie, wlazłem w to. To chyba coraz szybciej lata. Tak mi się wydaje. No, teraz to mnie załatwi. Myślałem, że nie będzie w stanie mnie tutaj wrogu dopaść, ale jednak było. Mapa zaktualizowana. Dobra, jest tam grób. I to chyba tyle, co tam jest. Czy pamiętam, jak tam dojść? Mniej więcej pamiętam. Więc... Może amulety? Co, nie siedzę na ławce?
No, muszę przyznać, że sporo ich mam w ogóle tutaj. Okej, leczenie w tej walce jest problematyczne na pewno. Może powinienem czarami próbować. On lata nade mną, więc ten czar, który tak do góry strzela. Tutaj mam super dużo dusz. Ciekawe, czy tarcza by tu coś dała? Podejrzewam, że niekoniecznie. Żeby mieć czary, żeby używać czarów, to trzeba mieć duszę. Z tym może być problem. Kamień szamana to 3. Moc czarów, ok. Jeszcze jakiś jeden. Jednoslotowy. Czegoś używałem wcześniej. Co to było? W sumie tej skorupy jakoś zarodniki, ale to jak się leczę, to może być problematyczne. Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle widziałem dokładnie, jak to działa. Czyli co? Musimy iść tędy. No może tutaj sobie trochę duszy nabiję. Okej. No chodź, chodź. Nie za dużo. Tyle wystarczy. Kasa się automatycznie nie zbiera. Chwila. Tutaj powinienem wejść. Tak. I teraz nie wiem. Ogólnie w lewo. Chyba był ktoś nade mną? Znaczy pode mną? Jakieś te pajęczaki. Dobra, tędy myślę. Okej. Da się bardzo prosto wrócić. Tu jakieś takie zagłębienia poniżej. Łatwizna. 8000. Czyli spróbujemy tego czaru używać, który atakuje do góry. Trzeba tutaj, myślę, przede wszystkim nie trzeba włazić w niego. Fuck, spróbujemy się poleczyć. No, nawet się udało raz, ale akurat to mi wiele nie dało. Znowu się... To się na mnie namierza? Nie wiem. Te spory są ciekawe nawet. Jest jeszcze więcej. Ciekawe, czy będę w stanie go zdamage race'ować. Chyba niekoniecznie. No. No to co? Leczenie średnio się sprawdza. Znaczy, da się leczyć na początku, później jest problem. Ciernie, nie wiem. No, przydają się, myślę, bo czasami w niego wchodzę. Zasięg, no jest spoko, chociaż nie wiem, czy potrzebuję aż tego potrójnego. Ewentualnie szybsze leczenie, albo po prostu spróbować więcej HP. W sumie ile to by mi dało? Zdejmę wszystko. Dziesięć. Mógłbym jeszcze założyć na przykład to. To będzie 12.
i spróbować go sfejstankować, powiedzmy, albo zabić na tyle szybko, że. Ale nie wiem, czy będę w stanie na tyle szybko go zabić, zanim on mi zdejmie wszystkie hapeki. I wziąłbym na przykład właśnie moc czarów. Gdzie to było? Kamień szamana. Nie wiem, czy ciernie. Ciernie, bo będę go fejstankował. Nie, spróbuję raz tak. Z ciekawości. Na ile dobrze to się sprawdzi. Pytanie, czy w ogóle dojdę tam bez utraty tych hapeków. No, ale raczej tak. Po prostu. Nie no, muszę tutaj niestety. Właśnie, zapomniałem. Potrzebuję się pobić z wami, żeby trochę energii, w sensie duszy dostać. Aha. No to powtórka. No, jestem ciekaw, jak ta strategia się uda. Podejrzewam, że niezbyt, ale z ciekawości. Było to ultra kiepskie, ale się udało. Ha, czyli czasami można fejstankować. Ciekawe, ile esencji to nam da. Niewiarygodne, w końcu zostałem pokonany. Więc tak czuje się ktoś, kto poniósł klęskę w walce. No ale chwila, skoro tutaj leżysz martwy, to chyba już ktoś cię wcześniej pokonał. Mimo wszystko jestem silny, prawda? Gdy spotkasz naszego króla, koniecznie opowiedz mu o moim męstwie. Tak, bo to w końcu on wysłał cię tu, aby mnie sprawdzić, prawda? Wiedziałem, że nie zapomniał o walecznym galienie. No nie wiem. Jestem gotowy, aby do was dołączyć. Bracia, opuśćmy to miejsce razem. Ha. Chyba 900 miałem zebrać. Tak, miałem przeczucie, że może 200 dostaniemy. No, nieźle, nieźle. Ciekawe, jaki jest limit esencji. Nie wiem, 1000 tak strzelam, chociaż. To by znaczyło, że jesteśmy blisko. Chyba, nie, nie ma limitu chyba, bo czasami jakieś pojedyncze moby dają mi jeden punkt esencji. Nie wiem, czy to jest randomowe, czy co. No dobra, to idę się, że tak powiem, przebrać. Przeczytajmy jeszcze wpis. Błąkający się sen poległego wojownika, trenującego w dziczy otaczającej królestwo, w nadziei, że kiedyś zostanie rycerzem. Rycerz walczy nie tylko w obronie ojczyzny i jej mieszkańców, ale również w obronie nadziei i marzeń królestwa. W międzyczasie jeszcze nam się zaupdate'owało miotacz ryjców. Czy te stworzenia są rodzicielkami piaskowych ryjców? Wyglądają na w niewielkim stopniu spokrewnione. Ale w takim razie, w jaki sposób ryjce trafiają do ich wnętrza? Strasznie to zagmatwane. To było ciekawe. Umarłem tutaj, no bo tam jeden hapek mi został i mnie coś trafiło, a na kolce wskoczyłem. Tutaj przez chwilę jakby miałem 16 tysięcy, jakby, nie wiem, jakiś glitch w liczeniu kasy. No ale nic to. Glitch czy nie, jednak mamy wciąż 8 tysięcy. Także. Serio. No i znowu to samo. nie grałem ze 2 dni i już, kurde, takie rzeczy się dzieją. No generalnie teraz idziemy w dół i na lewo gdzieś tam.
zobaczyć, co tam się dalej dzieje. What? To nie wiem, czy to było normalne. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Czy to był tylko jakiś efekt kosmetyczny, czy co? W sumie te jaja jakby, których jest pełno. Ciekawe, czy cokolwiek robią. Wcześniej coś mi się raz wydawało, pamiętam, że jakby kolce ze ściany wyrastały. Czy jakieś takie dziwne coś, ale nie wiem, co to było. O, te pająki, nie kojarzę ich, żeby tak wyłaziły z ziemi. Czyli tak, ławeczka jest tam, okej. Nie wiem, czy ja tędy szedłem jakoś. Nie wiem, czy chcę jakoś specjalnie. To dokądś prowadzi, ewidentnie. Aha! Nie jest bestia, chociaż znowu jakieś takie sześcioro oczu. Ale chamstwo. No dobra, halo? Rozumiem. W ten sposób. Myślałem, że da się go jakoś z góry zaatakować. Ups. Niekoniecznie to było moim celem. Ale dobra, zabiłem go. Cokolwiek to było. Prześladowczy dewot. WTF. Czciciele bestii Hera osłaniają się twardą warstwą uformowaną z przednich szponów. Co? By następnie zaatakować nimi w celu zabicia ofiary. Nie wiem, co to znaczy. Jakieś dziwne tłumaczenie chyba. Warstwą ze szponów? Czy to znaczy, że nie da się ich normalnie atakować? Że mają wbudowane ciernie? Nawet nie próbowałem. Jak już mam, kurde, czary, w sensie wziąłem sobie, co sobie wziąłem, dużo więcej dusz przy atakowaniu. Może powinienem był jednak wziąć to, co, że czary kosztują mniej? No nie wiem. A, wiem, dokąd to prowadzi. Do bestii, no kuźwa, no przecież chyba to jest jedyna droga tam. Oczywiście bardzo długa droga przed nami jeszcze. Coś nowego. No ale ewidentnie to no jakoś do tej bestii trzeba dojść. Więc nie jestem pewien, czy chcę już tam iść. Co to za cholerstwa? W sumie czy ja to widziałem wcześniej? Głębinowe piskle. Młode pochodzące z głębin, truchta wśród ciemności, poznając rozkład swojego domu. A te latające to było co? Nie wiem. To, mały tkacz. Zwinny pająk przemierzający swoje terytorium na cienkich włóknach pajęczyny. Często zasadza się na ofiary z ukrycia. Sryć, to nie jest dobry moment, nic nie widzę. Rusz dupę. Koty jak zwykle sabotaż. Wiecie co? Chyba sobie stąd pójdę na razie. Bo chcę zobaczyć przede wszystkim, jak metro działa. Znaczy metro, tak naprawdę nie metro, tylko kolejka. Nie wiem. Jesus. A zaraz znów pewnie wlecę do jakiejś dziury, z której nie wyjdę. Powiedział. I idzie dalej. Ha, no ciekawe, ciekawe. Czyli to się jakoś materializuje z powietrza. Aha. A, zdaje dwa obrażenia. Czyli tak, z przodu nie da się ich zaatakować zbytnio. Czy to jest ściana? Czy to coś w ogóle było?
użytecznego. Nie wiem. Dziwne. No mapy na razie nie mamy. Tam u góry coś jest. Ciekawe jak tam dojść. No jakoś, no z góry zapewne. No dobra. Słyszę. To było głupie. Słyszę gąsienicę. Tu pająki pewnie się będą spawnować. A jak? Myślałem, że mi się znowu zamknęło za mną przejście. Tja. Powinienem już być na to przygotowany, ale no... Przez jakiś czas... Aha. Przez jakiś czas tego nie było, więc się odzwyczaiłem, że takie rzeczy tu są. Tam u góry coś jest. Aha. Pozwolicie, że... Czy ja w ogóle idę coraz bardziej do bestii? No raczej tak. Ja pierdzielę, muszę stąd wyjść. Słyszę bicie serca, tak zwane. Czyli właśnie, pewnie to. Może powinienem tutaj nosić ten amulet, który leczy podwójnie? O, przynajmniej skrót jakiś otworzę. Gdzie ja kuźwa jestem? Tu była ta pierwsza mini bestia. A gdzie ja słyszałem tą gąsienicę, to cholera wie. Wydaje mi się, że wcześniej ją słyszałem, ale... Nie wiem, czy tam była jakaś droga dalej. Jak ciebie załatwić? No i co? To było głupie bardzo, ale... Skuteczne! No nie wiem, jak sobie z nimi radzić właśnie tak, kiedy nie da się... No to może mogłem nad nią przeskoczyć, chociaż nie wydaje mi się. No to w sumie nie wiem, jak sobie z nią poradzić w takim... w takiej sytuacji. Halo? Ciekawe, czy jesteś mimikiem? Aha. Nie wiem, czy jestem na to gotowy. Jak tą bestię zabić? Cholera, nie mam na tyle duszy, żeby czarować. Wszędzie jest ciemno, bo widzę, że trzymam światełko. Coś tam otworzyłem. O, jak popierdziela. O nie. Nie wiem, wrócę tu za chwilę. O, tak. Aha. Tak się kończy wracanie. Chamski teren. Dosyć. No, potrzebuję duszy, którą zmarnowałem na leczenie. O kuźwa, no to było już bardzo chamskie. Dobra, leczenie ważniejsze w tym momencie. Ha. A, myślałem, że dam radę. Tra-la-la. O Boże. Fantastycznie. Dobra, cyknę to, najwyżej nie pozbieram. No tak, tutaj są rzeczy.
Chodź, chodź. Cieszę się, że cię widzę. Może spróbuję bestię zabić. Nie będę się leczył do końca. Tu jeszcze jest coś dalej. Ha. O Jezus. Czy wy naprawdę tego ode mnie oczekujecie? Zaraz, to są jakieś nowe tereny. WTF. Bestia była gdzie indziej. Okej. Czy tam pode mną są kolce? Nawet nie wiem. Co to jest? Dobra, tu jest bestia. O nie. To nie wystarczyło. Potrzebuję więcej energii. Energii. No będę na to mówił energia. Tam dusze. Whatever. To, że nie ma jakiegoś licznika, który pokazuje, ile już uzbierałem, albo raczej ile mi zostało tej esencji. Chwila, tu coś jest u góry. A, to jest wyjście z obszaru. O nie, kolejna bestia. Fuck. No nie wiem, jak sobie z nimi radzić, kurde. To szarżuje. Z przodu jej nie mogę zaatakować, nad nią nie przeskoczę. Jakoś zbejtować, ale co wtedy? No nie wiem. Nie rozumiem. O! Kiedy się otwiera. Chyba jestem w stanie raz zaatakować. No. Co ty robisz? Okej, jestem w stanie raz zaatakować, kiedy otwiera mordę, za przeproszeniem. Tylko potrzebuję zasięgu sporego. No. Ha. Ciekawe. No dobra. Coś tam wymyśliłem. To jest droga do tego pędraka? Jezus. No, powiedziałem, że nie, wycofuję się, idę stąd sobie, ale czasami. Ha. Pominąłem jedną bestię, ale i tak doszedłem do niego. A tu mimik, kurde. Jednak nie mimik. To pewnie się zarwie pode mną. O, oh, fuck. To był fuks. To też. Czy ja tu byłem? Musiałem być. Nie wyzbierałem jeszcze wszystkiego raczej. Ten ekran jakby, ten obszar pojedynczy jest gigantyczny. O Boże, to były pajączki. Aha. Sporo tej esencji. To była bestia? WTF. Ja już nic nie wiem. O nie. Dobra, nie wiem. Pozbieram jeszcze resztę esencji. Spróbuję tutaj pochodzić po tym jednym kawałku mapy. Nie, nie chcę. Dobra, mogę tu zejść. Nie chcę wychodzić z tego ekranu. Znaczy, raz już tak zrobiłem i ta esencja się nie resetuje. Chyba.
Ale, dobra, tu jest jakiś jeden kawałek. Muszę tu spaść na lewo. No więc chyba zdążę to zrobić bez żadnego cięcia w nagraniu. Tutaj, nie tutaj, ale... O, fuck. A, tu jeszcze jest trochę. Prawie. Koniec! Zebrałem wszystko. Dobra, walić to, idę dalej. Z nadzieją, że może jakąś łoweczkę znajdę, bo jednak poprzednia była kawałek stąd. Także esencja zaliczona. Larwa uratowana. Mam nadzieję, że to wszystko, co tu było. Troszkę niepokojące są te właśnie mini bestie. Czyli tak, to było drzewko. Żyjące gniazdo, śpiąca królowa, bestia. A propos 8666. Geo. No dobra, mapy oczywiście nie mam. Więc chyba tędy pójdę. W sumie chwila. Tam było też coś na prawo, wydaje mi się. Albo do góry, o, też. I jeśli rozumiem w miarę dobrze, to bestie, te, znaczy te mini bestie, chyba się nie zrespawnują, dopóki nie usiądę na ławce. Oby. Bo inaczej to będzie trochę problem. Dobra, gdzie ten pająk? A, na razie nie potrzebuję tego, ale doceniam. Zaraz, zaraz, muszę spojrzeć. Aha, czyli tu muszę w locie się przecyknąć w prawo, tylko poczekam aż... No właśnie, aż ten pająk się... Zaraz, gdzie ja jestem? Na dole. Pyk. No. Właśnie tak. O. Więcej kolców wszędzie. Okej. Nie panikować. Właśnie tak. Nie wiem, czy coś tam na dole jeszcze było, ale przykro mi. No, nie w tym momencie. O, może gdzieś za torowisko. O, okej, tutaj trzeba po prostu spaść z góry. Widzę, torowisko jest blisko. To wygląda jakby te takie wiszące rzeczy, jakby to były światełka, lampki, które, nie wiem, przestały działać. Mogę spróbować się... Tak, muszę chyba zrobić tak. I tak samo tutaj. No nie powiem. Zabawna lokacja. Co tu się dzieje? Słyszę dużo pająków. Gdzie jest ten drugi?
No, dwa to już dużo. Czy tu coś jest? Ha. Jestem gdzieś za torowiskiem. Co? No bez jaj. Z jakiej racji? Cześć. Widzę jakieś zielone liście u góry. Niech no spojrzę na mapę. Ogrody Królowej. O kurde. Może tam zajdę jakoś z drugiej strony. Jeśli tak, to będzie koniec głębin, myślę. Ha, bo w sumie... Dobra, YOLO. Nie. I znów tutaj mnie cofnęło, ciekawe. No dobrze, to wychodzimy. Tędy. Halmatu. Co to jest? Czy on ma świadomość, jaka twarz ukryta jest pod maską? Niesamowite przeciwieństwo poczęte przez Wyrma. W sensie ja? Wydaje mi się, że ja jestem po prostu jakimś cieniem sam w sobie. Nie wiem. Coś ty za jeden. I co ty w ogóle robisz? Czy to twarz, czy maska tej istoty? Tu w Hollow Nest czasami jest to trudne do rozszyfrowania. Cudownie, twórca masek. Cudownie jest mieć twarz. Nie wszystkim nam jest dane ją posiadać. Jestem do usług dla tych wszystkich istot bez twarzy. Maska, twarz. Potrzeba ci jakiejś, czy może nie? Aby się określić, aby się skupić, aby istnieć. Kuźwa. Twórca masek to jakaś bardzo istotna postać. Co prawda... Chwila, halo, co? Słyszę jakieś dziwne dźwięki, koty coś rozpierdzielają. Dobra, o co chodzi? Czy ja mogę stąd jakoś wyjść? Czy to jest ślepy zaułek?